co mówiłeś, że ma? Oringi do wymiany na dyfuzorze, wata w tłumniku i dyfuzor się był odpędził. Ale będziemy tym jeździć! Okej. Chyba fota rapaje. Zawrócimy. Druga fosa. Dwie fosy się pojawiły. Ty, bo tu po lewej stały też, to uważaj. To te takie małe, niegroźne. Tu też staniemy, o. Majster, dyfuzor ci się odpięki. Siema. Siemanko, z tej strony Epic Riders, a dzisiaj do testów mamy KTM-a SX250. Proszę bardzo. Tak się prezentuje, pogodę mamy piękną, tutaj jesteśmy, proszę bardzo, na wieży, w kontrolowanych warunkach, nikomu nie wadzimy, nie przeszkadzamy. Jest bardzo gorąco, z 30 stopni. I jeszcze tak, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, zostawić lajka, zostawić komentarz, wbić na grupę na Facebooku społeczność Epic Ridersów, no i oczywiście Instagram z Kozak fotkami. A my lecimy dalej z odcinkiem. Także proszę bardzo, KTM SX250, 2003 rok. A też czekaj. 2.4. Ma jakąś 2.4. Jak 2.4? Bo ma ten nie błotnik, a 2.4, chociaż widzę. To może bo tylko błotnik. Od 2004 był błotnik razem z tymi boczkami, a poniżej 2004 to było osobno i to było osobno. Czyli on KTM od 2004 roku. Zobacz, czyli może też być z 2004 roku. Nowy moto. Nowe, świeżo kupione moto, więc jeszcze właściciel za dużo o nim nie wie. Ale ja już więcej wiem od niego. Lewa laga się nie poci, prawa się poci. No, gaśnik też się poci. Tu się też poci, nie wymieniłeś? Nie, tu. Przynajmniej nie. Jak tu cieknie, to łańcuch od razu smaruje. Takie są plusy tego. Dyfuzor lata jak cygan na imprezie. Opona z tyłu, hoho. Gumę można palić. Śruta w kopce nie ma. Rozklekotana. Kopka też się zaraz odkręci. Kompresja. No, jeszcze chwilę pojeździ. Dyfuzor wgięty. Prawa półka też się poci. Odpowierzchnik gdzie masz puszczony. Tylny amor jest w siłowosach ustawiony, tak w KTM-ach jest. Sprzęgło hydrauliczne. Niezapowietrzone. O, fajnie. Rogaz oddaje. Sprzęgiełko fajnie chodzi. W żadnym jeszcze moim motocyklu tak sprzęgło nie chodziło. Jak sobie pora robisz, to będzie fajnie. To jest w ogóle patrzcie, jakie KTM to zawsze ma takie plastiki. O, można sobie. Siu! Chłopaki i dziewczyny od zespołu. Bo nie opona z tyłu, hoho. Gumę można palić. Śruta w kopce nie ma. Rozklekotana. Kopka też się zaraz odkręci. Kompresja. No, jeszcze chwilę pojeździ. Dyfuzor wgięty. Prawa półka też się poci. Odpowierzchnik gdzie masz puszczony. Tylny amor jest siłowosak ustawiony, tak w KTM-ach jest. Sprzęgło hydrauliczne. Niezapowietrzone. Patrz, o, fajnie. Rogaz oddaje. Sprzęgiełko fajnie chodzi. W żadnym jeszcze moim motocyklu tak sprzęgło nie chodziło. Jak sobie pora robisz, to będzie fajnie. To jest to myślę. W ogóle patrzcie, jakie KTM to zawsze ma takie plastiki. O, można sobie. Siu! Chłopaki i dziewczyny od zespołu, bo nie pojedę. Gdzie tu ma tym chyba? A, jest takie złota, to mi się nie przyjdzie. A to jest ABS albo KPS. Filtr czyszczony. Twarz może ci być widać, czy nie? Jak najbardziej. O, to właśnie sprzęt tego oto pana. Pozdrawiam serdecznie. Kuba W. Kuba W, jakby jakieś dziewczyny były zainteresowane, Instagram będzie. Nie, ja dam jego. Ciągnąć, da się naciągnąć. Tego jednego. Jak za mało? Przecież latek. Tu patrz, jaka ta zębatka. Jak brzydko w tym sklepie. Patrz, jaka jest zębatka, widzisz? Skrzywiona. Ale Superproxa jest. Kup sobie Superproxa. Fajna taka pomarańczowa. Chcesz do Maxa ile? Właśnie nie. To łańcuch też trzeba kupić. Okay. Jak miał zębatkę, no jeszcze by pojeździła chwilę. Jaka tu jest? 14 albo 15, dosyć duża. 14. A z tyłu ile? 48, 9? A nie,
ci pisze. Także krosik troszkę brudny, bo jeżdżony. Ale... ale ogólnie prezentuje się ładnie. A my proszę bardzo, na nagrywki dojeżdżamy takim oto póki co sprzętem. Pod górkę, takie tutaj są pierońskie górki. Pod górkę 30 na godzinę we dwóch się jedzie. O, proszę bardzo. Na kasku. Wlepka, więcej koni oczywiście dodaje. Jeszcze nie ma na KTM-ie, ale... Tak, właśnie tak mówię, że jak będzie naklejka, to... A to nie pokazujemy, bo to lokowanie produktu. On zobaczy, jak to idzie. Gdzie to 250? Tak ci powiem, że tak... Może jechać śmiało. Dobrze, także teraz my sprawdzimy, jak idzie KTM-ik. Daj mi Radziu jeszcze rękawiczkę. Dobra. Krzyż na drogę i jedziemy. Będzie słychać, bo dźwięk nagrywam GoPro, nie mam zewnętrznego mikrofonu dzisiaj, ale też nie powinno być najgorzej, chociaż strasznie głośno ten SX chodzi. Wstają
O, szatan. O, pani, coż to jest? Cóż to jest? Idzie jak głupie to idzie. A, tego i te bagno. Bagno, tego. Miał, kurde. Ukształtowanie terenowe tutaj, proszę bardzo, pozwala nam na bardziej lub mniej amatorskie skoki. Ładną wieżyczkę. Jest wysoko. Ale był. Zostaw to, Makuś, oprzyj drzewo. Nie ma co ryzykować. Na razie dość adrenaliny. Ale się gotuje, bo płyn czuć. Tak, gorąco, musi sobie chwilę dychnąć, bo... O. Jak widzicie, bardzo utrudnione warunki pracy. Chyba, że nie miłosiernie. A my człap. Radziu daje mu tam instrukcję, jak ma postępować w zakrętach.